Zarobki na lokatach są obecnie bardzo niewysokie. Jeżeli byśmy odłożyli na rok 10 tysięcy złotych w banku, to możemy liczyć na to, że po odliczeniu podatku zarobimy około 100 kilkudziesięciu złotych. Czyli znowu, jeżeli weźmiemy pod uwagę najpopularniejsze wśród Polaków lokaty 3-miesięczne, to okaże się, że odkładając na 3 miesiące 10 tysięcy złotych, zarobimy średnio około 30, może 40 złotych. Niewiele, gdybyśmy faktycznie poszukali i znaleźli jakąś ofertę promocyjną, może się okazać, że ten zysk możemy nawet podwoić. To znaczy z tych 10 tysięcy złotych odłożone na 3 miesiące, no możemy zyskać około 70 złotych odsetek. Tylko pamiętajmy, że jeżeli korzystamy z promocji w banku, przeczytajmy dokładnie regulamin, bo może się okazać, że ta promocja wiąże się z zakupieniem innych dodatkowych produktów i tu pojawia się pytanie, czy przypadkiem one nie będą nas kosztować. Gdybyśmy tak spróbowali to wszystko zsumować, to mogłoby się okazać, że gdyby wszyscy Polacy, którzy mają lokaty, zaczęli faktycznie baczniej przyglądać się temu, gdzie trzymają pieniądze i szukali tych promocyjnych ofert, to mogłoby się okazać, że w ciągu roku zarobiliby nawet prawie 5 miliardów złotych więcej.